Witam widzów kanału Zielonego. Dzisiaj jesteśmy w Miedźnie. Za chwilę będę rozmawiał z wójtem gminy Miedźna, z panem Andrzejem Szczypiorem. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła kilku tematów, a jednym z ważniejszych ostatnio, po ostatniej sesji Pomorskiej Rady Miejskiej, był temat dróg, które właśnie w tej chwili będą remontowane i już są remontowane przez Starostwo Powiatowe w Pomorsku. Sprawa dotyczy tego, co wydarzyło się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to starostwo właściwie wystąpiło pomoc do gmin, które no po prostu, na których terenie te drogi się znajdują. Pamiętajcie, na sesji w Kłobucku było dość burzliwie. Niektórzy radni byli bardzo mocno tutaj zainteresowani, czy dofinansowanie będzie nie tylko z Kłobucka, ale również między innymi z Miedźna. Jaka sprawa wygląda w tej chwili? No w tej chwili jest tak, że zgodnie z tym, że pan starosta wystąpił w ubiegłym roku, jak tworzyliśmy budżet, prawda, na rok 2014, na dofinansowanie drogi Ostrowy Nowa Wieś i druga na dofinansowanie, że tak powiem, poprawy pobocza Kłobuck Zawalny. Jeżeli chodzi o tą pierwszą drogę, te dofinansowanie żeśmy w budżecie przyjęli i takie dofinansowanie jest. Natomiast jeżeli chodzi o Kłobuck Zawady, no trudno, żeby dofinansować do powiatu jeszcze pobocza, a tam droga wymaga całego remontu. I tych środków żeśmy nie ujęli. Natomiast bodajże w maju zmieniła się sytuacja pod tym względem, że ta droga miała być tylko nie robione pobocze, ale poszerzenie, pogłębienie, położenie nakładki już na odcinku do 5 km. No i pan starosta zwrócił się o dofinansowanie w wysokości około 200 tysięcy złotych. Takiej kwoty nie mamy. Natomiast zwrócił się, czy by była możliwość dofinansowania w wysokości 49 tysięcy złotych, o którą występował do budżetu w ubiegłym roku. Podjęliśmy z panią skarbnik taki przegląd swojego budżetu, gdzie też mamy trudności, bo prowadzimy inwestycje, prawda, zakończenie budowy kanalizacji, budowy chodników i dróg na terenie gminy, zadań gminnych, czy ocieplenia budynków. Budynek sportowy jest dostosowany, cały ten obiekt, prawda, do obecnych wymogów i też liczymy, że już po rozmowie nawet na komisji z radnymi, że postaramy się do 15-20 września znaleźć takie środki, aby przekazać w wysokości 49 tysięcy złotych właśnie na budowę tej drogi Kłobuck-Zawady, która przebiega przez gminę miejscowości Mokra. Czyli możemy radnym i społeczeństwu Kłobucka przekazać, że nie będą jedynymi, którzy tą inwestycje będą wspierać? Na pewno postaramy się. Jeżeli Kłobuck też jesteśmy zdania, jeżeli mamy wspomagać i jesteśmy zainteresowani, no to te gminy. Chociaż moim zdaniem, no to każdy ma swoje tyle zadań, tyle potrzeb, że powinien się radzić, ale wiem, że społeczeństwo nasze podchodzi w tak, że nikogo nie interesuje, czyja to jest droga, te drogi powinny być dobre. I zazwyczaj obciążany to jest wójt, burmistrz i te rady, prawda, gminy, jednej czy drugiej. Może byłoby dobrze jednak, żeby starostwo przekazało te drogi pod gminy i w tym momencie no każdy by dbał o ten kawałek swój, gdzie korzystają mieszkańcy. Jestem za, ale tylko ze środkami finansowymi. No to przeznaczymy na to. Nie żeby było, bo jak wiemy, że na szczeblu centralnym, prawda, mówimy tutaj centralnym, prawda, o Warszawie, że no, te kompetencje rozszerzają się dla gmin, zadań jest coraz więcej, ale niestety tych środków nie ma. A mówi się, że one są gdzieś tam w jakimś procencie podatkowym, no co jest nieprawda i każdą rzecz w większości musimy dofinansowywać, a później praktycznie po 2-3 latach zaczynamy, że to zadanie wchodzi w nasze kompetencje i my musimy szukać środków finansowych. Czy to oświata, prawda, czy inne takie zadania. Tak, a propos oświaty, bo datę mamy już, jaką mamy, jest koniec sierpnia, za chwilę wrzesień. Chciałbym zapytać, jak kondycja szkół w gminie, czy no bo przeważnie słyszy się, że większość gmin ma z tym kłopot, bo jednak pieniądze, które są z subwencji, nie wystarczają na finansowanie oświaty. Jaka sytuacja jest pod tym względem w gminie Miedźna? No kiedyś utrzymaliśmy tylko przedszkola, no od ostatnich już 6-7 lat
zaczął się dofinansowanie z budżetu gminy. Było to 100 200 000, a dzisiaj urosło do kwoty 1,5 miliona złotych. Staramy się szukać, jak coś zmieniać i to jest związane z uśrednieniem płac. Czy ktoś pracuje, czy ma te godziny, jak nie pracuje, ale to średni musi otrzymać i to jest najgorsze. Natomiast powiem szczerze, że tak żeśmy to zrobili, że wielkich kłopotów akurat tych finansowych nie mamy. No co gdybyśmy mieli te 1 000 000 złotych, prawda, przynajmniej no zrobiłoby się wiele, wiele więcej inwestycji. Ale kondycja jest w miarę, że są na bieżące remonty, szkoły, placówki są dosyć dobrze przygotowane, pensje są na czas. No ja powiem szczerze, że w tym roku no też jestem mile zaskoczony, że i okna zostały powymieniane przy szkole podstawowej w Gnieźnie, dostosowany budynek, prawda, w Ostrowach i też będzie jeszcze prawda, w okresie chyba od września docieplony. Także radzimy sobie jakoś z tym i no musimy tym zadaniem sprostać. Co mówię, przy braku ilości dzieci jest to coraz trudniejsze, bo tych środków dotacyjnych jest coraz praktycznie mniej, a wymagania są napisane. No jest to, że tak powiem, pieniążki są małe, ale te placówki korzystają, bo kiedyś, pamiętam, jak myśmy chodzili do szkoły, czy nawet jeszcze 10-12 lat temu, to w tych oddziałach było po ponad 30 dzieci, a dzisiaj mamy niecałe 20. No jeżeli się przyliczy na oddział, prawda, na pensję nauczyciela, no to skądś te środki trzeba wziąć. No jest to na pewno lepiej dla nauczyciela, lepsze to nauczanie, zresztą zmianę tych reform, kłótni wiele, dostosowanie tych obiektów, że no te dzieci 6-letnie wchodzą i to nie jest sama nauka, ale tym dzieciom trzeba zapewnić teraz jedzenie, prawda, posiłek, żeby jakiś regeneracyjny dla nich był i to jest zadanie już gminy, nikogo nie obchodzi, czy są warunki, czy nie są warunki, tylko musimy dostosować i tym zadaniem no, trzeba sprostać. A oprócz tego są jeszcze wymagania sanepidu, bo tak wolno, tak nie wolno, no i to są rzeczy kosztowne. No niestety, w szkolnictwie u nas z roku na rok coraz więcej w budżecie zajmuje miejsca. Już takie ostatnie pytanie, myślę, że nie będzie może proste i krótkie, bo za chwilę od 1 września, czyli szkoły, będziemy mieli kolejną rocznicę bitwy pod Mokrą. Chciałbym, żeby pan wójt przedstawił naszym widzom, co się będzie działo na uroczystościach, bo uroczystości będą w najbliższą niedzielę, 31 sierpnia. Tak, jak co roku staramy się, odkąd jestem wójtem też i wcześniej, corocznie dbamy właśnie o tych, którzy walczyli pod Mokrą, o tych, którzy tu przyjeżdżali. Pamięcią sięgamy do tych dni i staramy się, prawda, to uroczystość się tworzy rozpoczynające się mszą świętą, prawda, apelem poległych, salwą honorową, składanie wiązanych kwiatek i to są zadania typowe, to co realizuje samorząd. Oprócz tego stowarzyszenia różne kultywują te tradycje, robią jakieś rajdy i na swój sposób też chcą, że tak powiem, uświetnić te działania. W tym roku ze względu na 75. rocznicę chcemy zaoferować troszeczkę więcej. Oprócz uroczystości, która rozpocznie się praktycznie o godzinie 11.30 poświęceniem dwóch tablic członkom tych osób, które tu walczyły, prawda, czy nawet zginęły później w obozach koncentracyjnych, bo tam też się dostawia jak pan Pętkowski, prawda, zginął i te tablice poświęcone. Przechodzimy później spod kościoła, te tablice będą przy tym nowym kościołu, przy świątyni pokoju. Przechodzimy na pod pomnik i o godzinie 12 rozpocznie się msza święta. I po mszy świętej, jak powiedziałem, ten apel poległy, salwy honorowe, składanie wiązanych i po zakończeniu tej uroczystości około godziny 15 rozpocznie się rekonstrukcja, inscenizacja tej bitwy. Także zapraszamy wszystkich tutaj na tym, czy Państwo mogą skorzystać, zobaczyć, jakie te działania były ze strony polskiej, ze strony niemieckiej. Tak zapytam tylko, czy pociąg śmiały też do nas dojedzie tym razem? Czy... No niestety te działania żeśmy załatwiali na 70. rocznicę. Nie ma takiej możliwości. Tego pociągu nie będzie, choćbyśmy go nawet tu sprowadzili, prawda, na te tory, to ta widoczność praktycznie byłaby dzisiaj zerowa, dlatego że jest to teren już porośnięty wysokimi lasami.
drzewa są dosyć, także tu były trudności, a sam przejazd, no to wiemy, i to byłoby nawet możliwość wprowadzenia, czy nawet zastępstwie, nie tylko, ale jakiegoś pociągu pancernego, żeby pokazać, to są już za duże koszta i na pewno ta gmina by sobie nie poradziła. Tak czy siak, całe obchody przedstawiają się dość ciekawie. Ja powiem tylko, że będziemy się starać tutaj z Kanałem Zielonym zarejestrować jak najwięcej, nie tylko z tych obchodów, które będą pod pomnikiem i w czasie mszy, ale również tą inscenizację, to tworzenie walk. Także ja już teraz mogę zaprosić, że fragmenty na pewno się pojawią. A na dzisiaj dziękuję za spotkanie. Będziemy w kontakcie i na pewno w Miedźnie jeszcze będziemy nieraz gościć. Bardzo dziękuję. Proszę.